Hej Soul Soul, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Aquamaryna, to mój kanał, zapraszam Was do oglądania. Kochani, to już kolejny odcinek w Kasie, gdzie tworzymy uczestników filmu X, a ten filmik przeznaczam Natalii Karczmarczyk, czyli Natsu. Natsu jest znaną youtuberką, instagramerką oraz tiktokerką. Na YouTubie zasłynęła z krótkoformatowych filmików, podczas których wcielała się w różne role, aby parodiować różne sytuacje. W jej filmikach można zobaczyć innych znanych youtuberów, z którymi nagrywała gościnnie. Na jej Instagramie oraz TikToku przeważają treści z kategorii moda, uroda oraz życie codzienne. Jest jedyną osobą z teamu X2, która również miała okazję występować w pierwszej, niestety nieudanej edycji. Całkiem możliwe, że właśnie z tego powodu i z tych okoliczności została liderką aktualnej odsłony teamu X. Wiele fanów uważa, że to właśnie dzięki Natsu projekt domu odżył na nowo. W drugim sezonie teamu X wszyscy członkowie posiadają przypisany kolor do ich wizerunku. Natsu cechuje różowy, więc jeśli obejrzałaś lub obejrzałeś ten filmik do tego momentu, możesz napisać w komentarzu różowy, a ja przypnę Ci serduszko. Również będzie mi miło, jak jeszcze zasubskrybujesz mój kanał, bo to na pewno nie ostatni członek teamu, którego tworzę w grze The Sims 4. W poprzednich odcinkach w trybie cast stworzyłam Julkę Żugaj, Macieja Ejsmonta oraz Monikę Kociołek. Wyświetlą Ci się oni na końcu tego filmiku w odcinkach proponowanych. Dajcie znać, jaką następną osobę z teamu X2 chcielibyście zobaczyć. Do wyboru Patrycja, Czaro, Karol i Leksiu. Wracając do tematu, kilka lat temu Natalia była aktorką w TVN-owskim serialu Szkoła, gdzie wcielała się w rolę Ewy Karasiewicz, uczennicy trzeciej klasy liceum. A wy co myślicie o Natsu? Ja uważam, że jest ona miłą, atrakcyjną kobietą. Z tego miejsca pozdrawiam serdecznie Natsu i mam nadzieję, że nie uraziłam jej żadnymi słowami. Również chciałam podkreślić, że ten filmik nie ma na celu nikogo urazić czy stawiać w złym świetle. Simkę Natsu wrzuciłam do galerii w dwóch odsłonach. Bez modów oraz z modyfikacją na rzęsy. Linki oczywiście zawarłam w opisie. Wpisz Aquamaryna w galerii The Sims 4, a wyświetlą Ci się również pozostali członkowie domu X. Dajcie znać, jaką następną postać z teamu X2 chcielibyście, abym Wam udostępniła. Subskrybuj mój kanał, aby być ze mną na bieżąco. To wszystko ode mnie, kochani. Dziękuję, że ze mną byliście do końca. Zapraszam Was na swojego Instagrama oraz do wspomnianej wcześniej galerii. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa!